Dzień dobry, a dzisiaj witam was w recenzji damskiej wody toaletowej Playboy VIP. Zapraszam do oglądania. Playboy VIP to kwiatowo-owocowe perfumy dla kobiet. Zostały one wydane w 2012 roku. Notami głowy są cukier, nektarynka, piwonia i kwiat pomarańczy. Notami serca są nuty owocowe, czerwone jabłko, czerwone jagody i heliotrop. Notami bazy są drzewo sandałowe, drzewo kaszmirowe i piżmo. No dobrze, zapach mam tutaj teraz fizycznie zaprzyknięty na tym papierku. Ładny. Taki słodki. Nienachalny, przyjemny, delikatny. Wyczułam w nim tutaj owoce. Trochę kwiatów. Ładny zapach ogólnie. Otwarcie jest dosyć intensywne i przypomina męską wersję Playboya VIP. Nuta serca jest moim zdaniem najlepsza, tutaj wygrywa. Natomiast później ten zapach również jest całkiem ładny. Nie jest to jakieś wybitne arcydzieło, ale nie jest to też jakiś zły zapach. Jeśli chodzi o parametry tego zapachu, projekcja jest średnia na długość ramion. Natomiast trwałość... Słuchajcie, na skórze zapach się utrzymuje przez cały dzień. Tak więc jak rano psikniecie, to jeszcze tam po południu będzie się spokojnie gdzieś tam delikatnie ten zapach przewijał. Taki niezobowiązujący. No dobrze, no to kogo widzę w tym zapachu i na jakie okazje? Cóż, jest to zapach dosyć uniwersalny, ale jeśli miałbym wybierać, to tak raczej dla młodszej grupy odbiorców. Przykładowo taka typowa gimnazjalistka albo licealistka idzie sobie do szkoły rano, się właśnie tym perfumuje. Najlepiej będzie się sprawdzić ten zapach na cieplejsze miesiące jesieni. Na przykład taki wrzesień. Taki zapach umylający dzień. Tak więc jeśli nie dysponujecie jakimś dużym budżetem i nie chcecie dodać majątku na perfumy, to uważam, że jest to naprawdę świetna alternatywa. Czuć, że nie jest jakiś zapach bardzo drogi, raczej, że to jest ten z niższej półki, ale i tak jest naprawdę ładny. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Do widzenia.